Już się powinno wszystko. Widać? Tak? Super. Tak, widać. Dziękuję, panie Sebastianie. To są już byłe koty. Kot aktualny widać jest na rękach. Dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Straciłem już rachubek, które to z naszych wykładów, czy trzeci, czy czwarty, ale mam ambitny plan skończyć dzisiaj część historyczną wstępu do prawa rzymskiego. Zobaczymy, czy nam się uda. Mam nadzieję, że tak. Także będę mówił dzisiaj przede wszystkim o przejściu od tego, co, na czym skończyliśmy w zeszłym tygodniu, czyli roli pontyfików i wreszcie ich następców w tworzeniu prawa, jurysprudencji. Następnie zajmiemy się kwestią udziału urzędników w tworzeniu prawa, edykcie, wprowadzę przy okazji proces formułkowy, pokażę, jak Equitas zmienia prawo. No i jeśli nam zostanie jeszcze trochę czasu, nie wiem, to spojrzę na tworzenie prawa w epoce cesarskiej i być może to i owo opowiem o prawie poklasycznym. Może, ale to bardzo ambitnie byłoby na dzisiaj. Uda nam się też skończyć problem prawa justyniańskiego. No dobrze, przypomnę, że naszym punktem dojścia w zeszłym tygodniu była kwestia pontyfikalnego tworzenia prawa. Pontyfikowie, przynajmniej w tej wersji tradycyjnej, romanistycznej, mieliby tworzyć formularze prawne, formularze pierwszych procesów, czyli stymulować krystalizowanie się norm prawa zwyczajowego, a takie normy już wykrystalizowane, w tym ustawę 12 tablic, mieliby poddawać również dalszej interpretacji. Przypomnę, że przykłady, którymi się posłużyliśmy, to było przejście od procedury legis actio sacramento in rem do abstrakcyjnego aktu przekazania własności in recessio. I drugi akt, punkt wyjścia, to była taka rytualna sprzedaż, ale być może oparta na realnym ceremoniale sprzedaży na rynku rzeczy z odważaniem płacidła na wadze, bo pieniędzy jeszcze nie było, do abstrakcyjnego aktu przekazania prawa, emancypacji i dalej twórczego zastosowania tego aktu w innych sytuacjach, w których miałoby dochodzić do, że kot już się znudził naszym dzisiejszym wykładem, być może wróci, do kolejnych aktów takich jak na przykład emancypacja, czy adopcja, czy pojawiłem kwestia pozbywania się nadmiernej liczby spadkobierców w rodzinie agnacyjnej. Co się dzieje dalej? Otóż taką dogmatyką nauki romanistycznej jest przekonanie, że w okresie archaicznym do końca IV wieku przed naszą erą pontyfikowie mają monopol na zajmowanie się prawem. Tworzą prawo zresztą nie tylko w ten sposób, który już opisałem, ale również udzielając odpowiedzi na pytania prawne w formie responsów, Aldo Schiavone w takim eseju Człowiek, w książce Człowiek Rzymu o prawnikach, w ogóle przedstawia to w wersji trochę orakularnej, prawie że kapłan jest wróżem niemalże, siedzi sobie w swojej izdebce, przychodzi do niego petent, zadaje pytanie i otrzymuje odpowiedź, która niekoniecznie musi być odpowiedzią bardzo zrozumiałą, ale istotne jest, żeby się do niej zastosować. Z czego wynika to, że kapłanowie mogą tego typu odpowiedzi udzielać i co więcej, za ich odpowiedziami petenci idą? Z zaufania do wiedzy eksperckiej kapłanów, no i oczywiście z tego, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu już, czyli auctoritas, tego nadprzyrodzonego charakteru ich autorytetu. W
IV wieku odbywa się ostatni akt tego, co historiografia rzymska opisuje jako konflikt partycjuszowsko-plebejski. Pamiętacie, jego poprzednie etapy obserwowaliśmy w kształtowaniu się republiki, tej tradycyjnej wersji. Ustawa 12 tablic miałaby być jednym z aktów konfliktu, w którym zresztą plebejusze wedle tradycji mieli wygrać. No i to, co się odbywa w społeczeństwie rzymskim, prawdopodobnie na skutek wprowadzenia Lex Canuleia, czyli zgody na małżeństwa mieszane między patrycjuszami i plebejuszami, powoli od końca V wieku zaczyna się kształtować nowa warstwa establishmentu, gdzieś znajdującego się predestynowanego do rządzenia państwem. Złożona przede wszystkim z patrycjuszy, ale również z reprezentantów tych bardziej ambitnych, bardziej zamożnych rodów plebejskich. Ponieważ społeczeństwo również powoli się zeświadcza, przestaje funkcjonować prawdopodobnie jako istotny argument wyłączający plebejuszy od sprawowania władzy, ten aspekt religijny, o tym, że to tylko patrycjusze mają moc sprawowania auspicjów, kontaktowania się z nadprzyrodzeniem. I w związku z tym plebejusze zaczynają mieć pomysł, że także oni mogliby sprawować władzę. W połowie IV wieku przed naszą erą kolejny aspekt, a to się łączy też z pierwszą półmityczną wojną z Samitami, która jest taką pierwszą wojną ekspansywną poza teren tradycyjnie dla Rzymian, tradycyjny teren zamieszkiwania Rzymian, czyli poza Lacjum. Zostają uchwalone trzy ustawy, nazwane od nazwisk ich proponentów ustawami licyjskimi i sekstyjskimi, ustaw leges licinie sextae. One, to są trzy ustawy, jedna z nich dotyczy kwestii agrarnych, informacja o niej jest z całą pewnością zafałszowana przez późniejszy ogląd historiografii rzymskiej, ale ta nas nie interesuje. Te, które są dla nas ważne, to ustawa, która wprowadza konsulat plebejski, to znaczy pozwala, żeby jednym z konsulów stojących na czele republiki był plebejusz i tradycyjnie uważa się, że od roku 366 zawsze jeden z konsulów będzie wybierany spośród plebejuszy, drugi spośród patrycjuszy oraz wprowadzenie jednocześnie, to nam będzie potrzebne do kolejnego odcinka, urzędu pretora miejskiego, urzędnika jurysdykcyjnego, który na razie zawarowany jest tylko dla patrycjuszy. Ten pretor zaczyna zastępować konsulów w pierwszej fazie postępowania procesowego. Myśmy, jak pamiętacie, mówili o tym w zeszłym tygodniu, jak postępowanie legislacyjne jest dzielone na dwie fazy, a to dlatego, że konsulowie zaczynają głównie zajmować się nawet nie administracją miasta, ale kolejnymi ekspansywnymi wyprawami wojennymi. W związku z tym po prostu nie mają czasu na taką codzienną administrację zwykłymi sprawami sądowymi. Ta jest delegowana dla pretora. Kolejnym aktem, który jest aktem prawnym zmieniającym panoramę społeczną osób dopuszczonych do sprawowania władzy, jest plebiscyt, który nazywany jest Lex Ugulnia z roku 300. To ten plebiscyt dopuszcza plebejuszy do urzędów kapłańskich. To jest bardzo symboliczny moment. Do tej pory plebejusze nie mogą sprawować urzędów kapłańskich. Co prawda już sprawują konsulat, w związku z tym pewien rodzaj ofiar publicznych muszą składać, ale tych urzędów kapłańskich związanych z kultami państwowymi, a także miejsce w kolegium pontyfików cały czas były zawarowane dla patrycjuszy. Jak Państwu mówiłem, to pokazuje, że cała historia o zwycięstwie plebejuszy, które się krystalizuje poprzez wprowadzenie ustawy 12 tablic, no, należy odrobinę przynajmniej podważyć, no bo
nawet jeżeli mamy państwo, jeżeli nawet mamy spisane prawo, to jego interpretacją, jego stosowaniem nadal do roku 300 będą zajmowali się formalnie przynajmniej patrycjusze. Mniej więcej w tym samym czasie nasza historiografia przekazuje nam historię, która jest nieco tajemnicza, mianowicie opowiada się o człowieku, którego nawet znamy z imienia i z nazwiska, Gnaeus Flavius. Wiemy, że był związany z wielkim arystokratą Appiusem Claudiusem Caecusem, który znany jest być może części z Państwa jako fundator jednej z najważniejszych rzymskich dróg, Via Appia, czy też akweduktu pierwszego prowadzącego do Rzymu, Aqua Appia. I inaczej niż jego protoplasta, zły Klaudiusz z czasów ustawy 12 tablic, ten jest propaństwowcem, myśli nad umacnianiem republiki i dlatego też chce włączać plebejuszy bardziej w sprawowanie władzy. Gnaeus Flavius, sekretarz Appiusa Claudiusa, w 304 roku, wedle tradycji, data jest absolutnie niepewna, podobno opublikował formularze czynności prawnych oraz kalendarz. To jest bardzo dziwne. To znaczy, to jest taki akt bardziej rzeczywisty niż, bardziej symboliczny niż rzeczywisty. Co oznacza opublikowanie kalendarza? Zabieramy tajemną wiedzę pontyfikom, zabieramy ich wiedzę na temat tego, jak dokonywać czynności prawnych, zabieramy im wiedzę o dniach, w których można sprawować sądy i kiedy nie, dies fasti, dies nefasti, i udostępniamy je ludowi. To jest taki akt, jak rozumiecie, prawie że prometejski. Prometeusz wykradł ogień bogom i dał go ludziom, a Gnaeus Flavius, jak chce tradycyjna dla odmiany romanistyka, inspirowany zapewne przez swojego patrona Appiusa Claudiusa, przekazuje tajemną wiedzę o prawie gminowi. Ta historia jest pewnie nie, należy ją raczej włożyć między bajki. Gnaeus Flavius, mówi o nim tradycja, był edylem kurulnym, czyli urzędnikiem zajmującym się nadzorem nad rynkami. Więc to, co on mógł opublikować pewnie, to jest formularze czynności prawnych dokonywanych na rynkach, a nie takich czynności prawnych w ogóle. Ale symbolicznie zapewne o tym fakcie możemy pamiętać jako przekazywaniu wiedzy prawnej coraz szerszym kręgu. Wreszcie, znowu, raczej symbolicznie niż rzeczywiście, pamiętajmy o pierwszym plebejskim Pontifexie Maximusie, czyli przewodniczącym kolegium pontyfików, kapłanów, którzy zajmują się nadzorem nad wszystkimi innymi kultami, które nie mają własnego kapłana, oraz właśnie tą strefą udzielania porad prawnych. Jest on wybrany w połowie wieku III, nazywał się Tibernius Coruncianius i z nim tradycja wiąże zwyczaj publicznego odpowiadania na pytania prawne. Pamiętacie, w tej wizji Schiavone pontyfikowie pytani o problemy prawne robią to w cichości swojej izdebki, swoich cichych pokojach, robią to prywatnie, a Coruncianius miałby robić to po raz pierwszy publicznie. To, co oznacza, że oczywiście wiedza o prawie się coraz bardziej powinna upowszechniać, ale również być może z punktu widzenia psychologicznego takiej osoby odpowiadającej skłania ją do udzielenia nie tylko odpowiedzi, ale opatrzenia jej też uzasadnieniem. Nie tylko zrób tak i tak, tylko też zrób tak i tak, bo. Również być może zaczyna pojawiać się zjawisko osób, które będą jako nie jako klienci przychodzić do pontyfików po porady, ale po prostu z braku lepszego zajęcia jako słuchacze, jako tacy followersi i będą te odpowiedzi prawne sobie zbierać. To również oznacza, że być może od czasu do czasu pojawi się możliwość dialogowania między udzielającym odpowiedzi pontyfikiem a jego publicznością. Rodzi się zatem, czy właściwie stawiają się podwaliny pod naukę prawa. W tym samym momencie zaczyna się proces
przejmowania tych funkcji tradycyjnie pontyfikalnych przez wielkich arystokratów, nie tylko wywodzących już spośród patrycjuszy, ale również z plebejuszy. To jest ten sam czas, kiedy postawię kropkę nad i dla tego, co, o czym zacząłem mówić przed chwilą, kiedy dawną warstwę rządzącą, rekrutującą się wyłącznie spośród patrycjuszy, zastępuje nowy establishment, który tradycyjna historiografia rzymska nazywa nobilitas, czyli warstwą osób szlachetnych. Czyli patrycjusze, albo część z tych najważniejszych rodów patrycjuszowskich i najbardziej ambitne, najbardziej wybijające się rody plebejskie. Pojawia się skanonizowany system sprawowania władzy w republice. Cursus honorum, przechodzenie kolejnych urzędów, troszkę inaczej wyglądające dla plebejuszy, trochę dla patrycjuszy. Kanonizują się odstępy, które czasowe, które należy zachowywać pomiędzy sprawowaniem jednego i drugiego urzędu, kwestury, pretury, konsulatu, czy też edylatu, pretoratu i konsulatu. Wreszcie wraz z II wojną punicką i zdobywaniem terytoriów poza Italią pojawia się system wysyłania byłych urzędników republikańskich do służby w prowincjach, ale też do służby w miejscach, które w Italii w ten czy inny sposób zostały pozbawione swojego własnego samorządu, jak na przykład Kyme i Kapua. Czyli mamy sytuację warstwy ludzi sprawujących władzę, oczywiście oni tego nie robią cały czas, tylko ich reprezentanci, a co robią ci pozostali? No, pozostali nie mają nic lepszego do roboty i w związku z tym zajmują się służbą publiczną, rozumianą też jako udzielanie porad powszechnemu ogółowi. Czyli już nie tylko kapłani, ale ci wielcy arystokraci, czekając w kolejce na swoją preturę, swój konsulat, będą zajmować się publicznym udzielaniem odpowiedzi prawdy. Oczywiście to masz też aspekt społeczny taki, że dzięki temu zbieramy ewentualnie chętnych, którzy by w naszych kolejnych wyborach na nas zagłosowali. To jest bardzo ciekawe, że w tym samym momencie zaczyna się w ogóle pojawiać literatura rzymska. To są najpierw prace historyczne, niektóre wierszowane. Pojawia się na przełomie III i II wieku przed naszą erą komedia Plaut i Terencjusz, wzorowana mocno na greckiej, ale również tradycja mówi nam o tym, że pojawiają się pierwsze traktaty prawne. I znowu, to raczej fakt symboliczny niż rzeczywisty. Troszkę tak jak literatura grecka związana jest z poezją i z filozofią, tak tutaj same narodziny literatury rzymskiej, pierwsze zabytki, gdyby się one zachowały do naszych czasów, bo się nie zachowały, języka łacińskiego zapisane w formie zwartej, to byłyby prace prawnicze. Pojawia się zatem jurysprudencja jako znajomość spraw boskich i ludzkich, wiedza o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe, o tym, jak wiecie, mówił nam Ulpian. To wszystko zresztą związane jest i wpisuje się w szerszy kontekst intelektualny związany z ekspansją Rzymu, z podbijaniem kolejnych terytoriów poza Italią i zainteresowaniem się Grecją. Nie będę wchodził w dokładnie szczegóły, mam nadzieję, że jeśli jesteście zainteresowani, to sobie możecie poczytać odpowiednie rozdziały historii Rzymu, ale II wojna punicka ma też taki aspekt, że a wcześniej wojny z macedońskie, ma też taki aspekt, że Rzymianie zwracają się ku Grecji nie tylko jako zdobywcy, ale również osoby zainteresowane przekazem kulturalnym, wyjeżdżają zatem do Aten na studia filozoficzne i zaczynają również stosować metody naukowe, które poznają w Grecji, do tego, co już zaczęli uprawiać, czyli wiedzy prawniczej. Kilka wymienię jurystów republikańskich, to się oczywiście kontynuuje jeszcze bardziej w II wieku, a jeszcze bardziej w I wieku przed naszą erą, gdzie widzimy ewidentne związki między tym, co te poszczególne osoby
mogły się nauczyć w czasie swoich studiów filozoficznych w Grecji, między podchodzeniem naukowym do różnych innych dyscyplin, a uprawianiem prawa. Wymienię teraz kilku takich najbardziej znanych, emblematycznych jurystów. Nie uczcie się raczej ich imion, a już zwłaszcza dat na pamięć. Natomiast pewnie co jakiś czas się będę do nich odwoływał, w związku z tym tych kilku jurystów republikańskich chciałbym przedstawić. Ten pierwszy, taki najbardziej tradycyjna postać to Appius Claudius Cecus, czy Caecus Censor, patron Cneiusa Flaviusa. Prawdopodobnie z jego inspiracji zostały opublikowane formularze prawne. O nim już mówiłem. To jest pierwszy też człowiek, który związany jest wedle przekazu Aulusa Gelliusa z wydaniem dziełka prawniczego. Miało to być praca o posagach. To się wydaje mało prawdopodobne. Koniec IV wieku przed naszą erą, to nie ma jeszcze żadnych innych zabytków pisanych literatury łacińskiej. I też trochę trudno sobie wyobrazić, żeby jakoś jako pierwsza praca prawnicza powstawała praca tak szczegółowa jak traktat o posagach. Zwłaszcza, że prawo dotyczące posagów w tamtych czasach było dość chyba mało skomplikowane. No ale znowu pozostawmy sobie go jako pewien rodzaj symbolu, a nie rzeczywistego faktu. Kolejny istotny prawnik to Sextus Aelius Paetus Catus, konsul w roku 198. On jest autorem dzieła o charakterze generalnym, nazwanego Tripartita, czyli trzyczęściówka, potrójnik, trojaczki, jeśli chcecie. Tam tradycja mówi, znamy tylko nazwę tych części, były to trzy elementy. Pierwszy to lex, czyli tekst ustawy 12 tablic. Drugie to interpretacja ustawy 12 tablic, tam pontyfikalna już i potem świecka. I trzeci wreszcie actiones, czyli część zajmująca się procedurą legis akcyjną. Dalej w II wieku mamy Marka Juniusa Brutusa, pretora roku 142. On pisze traktat o jus civile, o prawie obywatelskim, Manniusa Manniliusa, konsula mniej więcej z tego samego okresu i wreszcie konsula Publiusza Nuciusza Scevole, który wcześniej też sprawował preturę i o których Pomponiusz mówi, że oni położyli podwaliny pod jus civile. Nie dlatego, że je wymyślili, tylko po raz pierwszy zaczęli podchodzić do niego systematycznie, naukowo je opisując. Kolejni wybitni juryści to syn poprzedniego Scevoli, Quintus Mucius Scevola Pontifex. Ten jego przydomek wskazuje, że również sprawował urząd najważniejszego kapłana, Servius Sulpicius Rufus, konsul 51 roku, który był odrzuconym uczniem Scevoli. To Cycera opowiadał o nim taką anegdotę, że młody Servius nie słyszał, chodził słuchać publicznych odpowiedzi Scevoli i czegoś nie zrozumiał, prosił o wyjaśnienie i Scevola go odesłał precz. No i uczeń tego Publius Arfenus Varus. Oni wszyscy mają, jest jeszcze wielu innych, ale o nich może nie będę bliżej wspominał, natomiast oni mają wszyscy jedną cechę wspólną. Wszyscy są wielkimi republikańskimi urzędnikami. Wszyscy sprawują konsulat albo preturę przynajmniej. Wszyscy zajmują się tak praktyczną stroną prawa, no bo stosują prawo jako urzędnicy, jak i kiedy akurat urzędów nie sprawują, zajmują się działalnością pisarską na temat prawa, a także, i to szczególnie dobrze widać w przypadku Scevoli, a potem Serviusza i Alfenusa Varusa, mają coś na kształt szkół jeszcze niesformalizowanych, jeszcze często opisywanych poprzez takie ogólne określenie słuchaczy, tych, którzy za nimi podążają, auditores, które to organizmy nieformalne dadzą potem asumpt do tworzenia się prawdziwych szkół prawa w kolejnym okresie.
Jurysprudencja, można powiedzieć, że w tym na przełomie II i I wieku przed naszą erą staje się prawdziwą nauką, uprawianą w dialogu z nauką języku, lingwistyką, z filozofią, zwłaszcza filozofią stoicką, z retoryką. Cicero wcale nie był wielkim prawnikiem, on był głównie się szkolił w sztuce retorycznej, ale właśnie to kształcenie w sztuce retorycznej skłania go do proponowania i w dialogu z recypowanym między innymi przez niego do Rzymu stoicyzmem, skłania go do opisywania prawa w sposób jak najbardziej naukowy, wymyślania podziałów, definicji prawa. I także inspiracja idzie z nauk przyrodniczych. Takim momentem, znowu symbolicznym, trochę jak moment przekazania formularzy prawnych przez Gneiusa Flaviusa ogółowi, to przełom II i I wieku przed naszą erą, kiedy dwa teksty pokazują nam, jak kompletnie odchodzi się od koncepcji pontyfikalnej interpretacji prawa, przechodząc do kompletnie do jurysprudencji świeckiej. Przypisywane Katonowi Starszemu takie zdanie pokazuje to dość dobitnie. Chcę jak najlepiej poznać prawo pontyfikalne, ale czy z tego powodu mają mnie zrobić pontifexem? Albo jeśli chcę posiąść wiedzę auguralną, czyli wiadomość o tym, jak dokonywać odpowiednio wróżb, które pozwolą nam pokazywać, poznawać wolę bóstwa, to jest też bardzo skodyfikowane, bardzo prawne podejście do religii, ale czy z tej przyczyny wezmą mnie na augura? Czyli dla Katona, przypomnę, że to jest ten Katon, który powtarzał na końcu z każdego swojego przemówienia, że poza tym uważam, że Kartagina powinna być zburzona, czyli żyje jego okres jego aktywności, to jest pierwsza ćwierć II wieku przed naszą erą. Już nie kapłani są najbardziej typowymi prawnikami, ale prawnicy dowiadują się dawnej tej wiedzy ongiś tajemnej po to, żeby zrozumieć lepiej przepisy prawa. A kropkę nad i stawia przywołany już Quintus Mucius Scaevola Pontifex, któremu w usta Cicero w swoim traktacie o prawach wkłada takie oto słowa. To może być prawda, bo Cicero słuchał lekcji z Cevoli. Często słyszałem od ojca Publiusa, czyli tego konsula pół wieku wcześniejszego, że nikt nie może być dobrym pontyfikiem, kto nie zna jus civile. Kompletne odwrócenie, zobaczcie. Kiedyś, żeby poznawać prawo, żeby znać prawo jakkolwiek, trzeba było być patrycjuszem, trzeba było sprawować urzędy kapłańskie. Tylko kapłani, wedle tej rzymskiej tradycji, którą część romanistyki powtarza, znakomita, mogli prawo interpretować. Dzisiaj, żeby być dobrym kapłanem, żeby dobrze rozumieć normy religijne, żeby dobrze wykładać kalendarz, żeby dobrze tworzyć formularze prawne, wcześniej trzeba poznać prawo. Nastąpiło kompletne odwrócenie. Jurysprudencja kapłańska całkowicie została zastąpiona przez jurysprudencję świecką. Co się dalej dzieje? Przychodzi taki moment, który na pierwszy rzut oka nie ma większego znaczenia, to znaczy zmienia się zewnętrzny układ odniesienia. Oktawian w 27 roku przed naszą erą przyjmuje tytuł imperator Caesar Divi Filius Augustus Princeps Civitatis, czyli dowódca Cezar, syn boskiego, bo Julius Cezar go adoptował w swoim testamencie, Augustus, święty, pierwszy w społeczności. Później zrozumiemy, że to jest moment, kiedy dokonuje się zmiana ustrojowa państwa rzymskiego. Republika odchodzi w niepamięć, zostaje zastąpiona przez system, który tradycyjnie nazywamy pryncypatem. Ale pozornie wszystko zostaje tak samo. August nie jest nikim innym, tylko pierwszym obywatelem. Nie ma żadnych, jako on sam, szczególnych prerogatyw. On sprawuje urzędy republikańskie.
Tym niemniej jego autorytet, auctoritas, fakt, że przysługuje mu przydomek Augustus, predestynują go naturalnie do również zajęcia istotnego miejsca w systemie tworzenia prawa. Cóż się dzieje? Może najpierw pociągnę wątek związany z nauką prawa i zmianą, która się tutaj dokonuje w pryncypacie, a potem przyjrzymy się innym rolom cesarskim. Otóż ludzie będą zwracać się do princepsów z prośbą o odpowiedź, jak prawo należy rozumieć, jak prawo należy interpretować. Princepsi, tradycyjnie nazywani cesarzami, nie mają oczywiście na to czasu. Cóż robią? Wyznaczają osoby zaufane spośród swojego anturażu, spośród tych, którzy mieszkają w Rzymie, by udzielali odpowiedzi w ich imieniu. Być może już August, a z całą pewnością Tyberiusz, jego następca, nadają niektórym jurystom zamieszkałym w Rzymie jus respondendi ex auctoritate principis, czyli prawo odpowiadania tak, jak gdyby odpowiadał sam autorytet cesarza. Auctoritas zostaje przekazana, dewoluowana na tę warstwę prawników. Coraz więcej prawników otrzymuje prawo odpowiadania. W pewnym momencie niektórzy autorzy uważają nawet, że to wszyscy juryści, którzy są w Rzymie, ale to nie ma znaczenia. Istotne jest to, że już wiek później, czyli w połowie drugiego wieku, kiedy pisze Gaius, nie ma najmniejszej wątpliwości, że odpowiedzi znawców prawa to wyroki i opinie tych, którym pozwolono tworzyć prawo. I jest to źródło prawa tak dobre jak ustawa, czy tak dobre jak interpretacja pontyfikalna wcześniej. Oczywiście masa prawników, różne opinie, zaraz przyjrzymy się też podziałom pośród nich, powoduje, że ich przynależność do różnych szkół filozoficznych powoduje, że będą oni wyrażać czasem opinie sprzeczne. Różne inne pomysły na temat rozwiązania tego samego problemu. Pojawia się zatem pojęcie jus controversum, prawa w sprzeczności, prawa w sporze, rozwiązywania tego samego problemu na różne sposoby. I być może wtedy pojawia się tak naprawdę po raz pierwszy potrzeba jakiegoś uporządkowania mnogości opinii. Jedną z takich reguł porządkujących mogła być reguła, że późniejsza ustawa będzie uchylać ustawę wcześniejszą, albo że ustawa szczegółowa uchyla przepisy ustawy ogólnej. Oczywiście ustawa tutaj rozumiana bardzo szeroko jako każdy akt normotwórczy, w tym opinia prawnika. To się ciągnie. Mamy do czynienia z powstawaniem coraz większej liczby opinii. Co więcej, juryści wypisują te opinie w tworzonych przez siebie pracach. Juryści są cytowani przez sędziów, no i ich autorytet zaczyna oddziaływać bardzo mocno na wymiar sprawiedliwości. Pierwszy ten problem spostrzega Hadrian i wydaje taką oto klauzulę ogólną, dyrektywę ogólną, która ma uporządkować ten tworzący się chaos. Pisze dalej Gaius, jeśli opinie jurystów zbiegają się co do jednej, to wyrażają zyskuje moc ustawy lex. Jeśli zaś się nie zgadzają, wolno sędziemu iść za taką opinią, którą chce i tak się określa w reskrypcie boskiego Hadriana. Reskrypt to jest odpowiedź pisemna na pytanie, które Hadrianowi zadano. Prawdopodobnie toczył się proces. Przed sędzią, który sądził w tym procesie, przedstawiono opinie wykluczające się nawzajem dwóch lub kilku prawników. No i Hadrian decyduje. Sędzia w takiej sytuacji odzyskuje swobodę, może pójść za opinią tego jurysty, która mu się najbardziej podoba. To jest tak zwana konstytucja cytowania, pierwsza porządkująca konstytucja mnogość jurysprudencjalnych odpowiedzi. Elementem bardzo charakterystycznym dla tego czasu jest profesjonalizacja jurysprudencji,
która się wyraża zarówno w tym, że juryści to już nie będą ci ludzie, którzy pauzują, oczekując na sprawowanie urzędu republikańskiego, no bo urzędy republikańskie są w zasadzie tylko łaską cesarską i do niczego nie służą. Dawne kanony zostają, oczekiwań zostają naruszone, przydziela się je swoim zwolennikom. A zatem juryści zaczynają zajmować się profesjonalnie prawem. Tworzą również szkoły prawa. Tradycja mówi nam o dwóch, ale to nie znaczy, że nie było ich więcej. I wiąże je z dwiema wybitnymi osobowościami końca okresu republiki, czy właściwie tego momentu przejścia, tranzycji pomiędzy republiką a pryncypatem. Markiem Antistiusem Labeonem i Caiusem Ateiusem Capitonem. Ten pierwszy, i to też taka jest aż zbyt piękna historia, żeby mogła być prawdziwa, miał być zagorzałym republikaninem, miał wypowiadać się, służyć wyłącznie preturze i nie przyjąć nigdy, zakończyć swoją karierę urzędniczą na preturze i nigdy nie przyjąć z rąk Augusta oferowanego mu konsultatu, a Capito z kolei miał być takim współpracownikiem nowego systemu. Ale czy to prawda, to znowu, a czy raczej jest to taka ładnie brzmiąca opowieść o kontrowersji osobowej pomiędzy założycielami szkół, to trudno stwierdzić. Kolejni nauczyciele, kolejni uczniowie tych dwóch, Marcus Cocceius Nerva i Proculus, a w przypadku Capitona Masurius Sabinus i Cassius Longinus, kształtują w sposób formalny szkoły. Pyta Dominik, czy owo pytanie skierowane przez sędziego do cesarza Hadriana można porównać do dzisiejszego pytania prejudycjalnego. To jest bardzo ładna analogia. Proszę mi o niej przypomnieć, jak będę bliżej opowiadał o systemie sądów cesarskich. W zasadzie tak to należy zrozumieć. To jest rodzaj autentycznej interpretacji prawnej. Z pewnymi, oczywiście w dużym uproszczeniu, ale naprawdę ładnie pan to określił. Bardzo dziękuję, Dominiku, za tę sugestię. Mamy zatem sformalizowanie się szkół, to znaczy tak trochę jak w Atenach mamy szkoły filozoficzne i w różnych innych miejscach, tak w Rzymie powstają szkoły ze swoimi słuchaczami. Nazwane od pewnie najbardziej istotnych szefów tych establishmentów, mianowicie szkoła założona przez Labeona przyjmuje imię od jego następcy Proculusa, to Prekulejanie, a z kolei szkoła założona przez Capitona od Sabinusa, Masuriusa Sabinusa, to będą Sabinianie. Przez najbliższe spotkania będziemy czasem spotykać się z różnymi poglądami wyrażonymi przez przedstawicieli jednych i drugich. Nie dlatego, żebym chciał Państwa męczyć jakąś taką strasznie pedantyczną wiedzą, że Sabinus to, a Labeo tamto, albo że Sabinus na przykład wymyślił sobie sztywne liczenie wieku dojrzałości do małżeństwa, a Labeo kazał robić to, sprawdzać to indywidualnie albo w różnych innych sytuacjach. Raczej, kiedy będę się odnosił do różnych poglądów prezentowanych przez obie szkoły, będę chciał wam pokazać, że ten sam problem prawniczy można rozwiązać poprawnie na różne sposoby. I możecie powiedzieć, no ale jak to, tak to jest, mamy problem, mamy zadanie, no to może ono mieć tylko jedno poprawne rozwiązanie. Otóż nie, to nie jest taka prosta rachunkowość, kiedy 2 plus 2 daje zawsze 4, tak? To jest sytuacja, w której wszystko zależy trochę od układu odniesienia i zastosowane poprawnie metody myślenia mogą doprowadzić nas do skrajnie różnych rozwiązań. I to jest jedna z prawdopodobnie istotnych cech tego okresu prawa rzymskiego, że powstaje mnogość poprawnych opinii, często się ze sobą wykluczających, ale nie tracących przez to swojej poprawności. Będziemy widzieć zatem, że różne okoliczności będą nas doprowadzać do różnie poprawnych rozwiązań.
Próbuje się te różnice pomiędzy prokulejanami i sabinianami jakoś sklasyfikować. Czasem się mówi, że prokulejanie to są raczej osoby o nastawieniu progresywnym, że z kolei sabinianie są bardziej konserwatywni, że bardziej odwołują się do natury ci pierwsi, a ci drudzy z kolei by do konwencji. Że prokulejanie czerpią z tradycji filozoficznej i lingwistycznej analogii, to znaczy, że zbieramy podobne przypadki i z tych podobnych przypadków próbujemy wyciągnąć reguły, a z kolei sabinianie będą raczej nawiązywać do wyjątków, anomalii, anomalistów. Ale tak naprawdę trudno powiedzieć, czy różnice pomiędzy tymi szkołami są prawdziwymi różnicami, które się dadzą sklasyfikować, na przykład przynależnością do tej czy innej szkoły filozoficznej, czy też nie były to po prostu różnice czysto osobowościowe, tak jak dzisiaj czasem nawet na naszym wydziale mamy podziały katedr, które tak z racjonalnego punktu widzenia nie mają wiele sensu, ale zakorzenione są w prahistorii naszego wydziału tym, że jedna osoba z drugą się skłóciła i w związku z tym trzeba było stworzyć dla nich dwa osobne miejsca do uczenia. Jak mówię, szczegóły nie są bardzo istotne, ale będę o nich mówił po to, żeby Państwu pokazywać, jak możliwie daje się rozwiązywać problemy prawne na różne sposoby. Co robią juryści klasyczni? Piszą komentarze do Jus Civile, tu zwłaszcza Sabinus jest słynny ze swoich komentarzy do Jus Civile. Piszą komentarze do prawa urzędniczego, do edyktów, piszą komentarze do poszczególnych ustaw, piszą monografie poświęcone konkretnym zagadnieniom prawnym. Wreszcie dokonują recyklingu tego, co już zrobili wcześniej, albo robią to ich uczniowie, pisząc zbiory, to się nazywa digesta, tak? Digesta to jest od digerire, czyli trawić, czyli zebrać razem i powyciągać elementarze, podręczniki, piszą zbiory pytań prawnych rozwiązanych, piszą odpowiedzi, wreszcie piszą zbiory reguł. Wszyscy oni, część z nich ma tą auctoritas cesarską, część z nich nie ma, ale nie czyni ich to od pewnego momentu mniej autorytatywnymi. Ich wiedza ekspercka powoduje, że będą mogli swoimi opiniami kształtować prawo. Kilku takich istotnych jurystów. Jednego już poznaliście na pierwszym naszym spotkaniu, Publius Juvencius Celsus, który był prokulejanem, to ten, który w sposób taki niebudzący wątpliwości definiuje i wyśmiewa. To zresztą definiowanie związane jest z tym analogicznym podejściem do tworzenia prawa, to z analogii wyciągamy reguły. Z kolei Salvius Iulianus, który przynależał do szkoły sabiniańskiej, był przyjacielem, współpracownikiem Hadriana i na jego polecenie sporządza skodyfikowaną wersję wszystkich edyktów urzędniczych. No i Gaius. Gaius, który jest osobnikiem niezwykle tajemniczym. Ci, którzy znają choć troszkę łacinę i zasady onomastyki rzymskiej, widzą, że ta postać z naszego punktu widzenia absolutnie fundamentalna, bo gdyby nie Gaius, a właściwie jego zachowany w palimpseście podręcznik do prawa, napisane pewnie w latach 62 wieku naszej ery, to byśmy niewiele wiedzieli o takim czystym prawie klasycznym. Wszystko by zostało skonsumowane przez zmiany justyniańskie. Ale Gaius, który na pewno był bardzo popularny, Justynian nawet mówi Gaius Noster, nasz Gaius, taką atencją i szacunkiem się odnosi, nie ma nazwiska. To tak jak, nie wiem, wybitny jakiś jurysta w ogóle występowałby tylko pod swoim pierwszym, bardzo zresztą popularnym imieniem. On prawdopodobnie był profesorem prawa, prawdopodobnie nie zajmował się stosowaniem prawa jako urzędnik. Prawdopodobnie związane był ze szkołą w Bejrucie, Berycie. To też pokazuje, że te szkoły prawa wychodzą z Rzymu i przenoszą się również na Bliski Wschód.
I tam sporządził swój podręcznik, któremu zawdzięczamy, jak już mówiłem, znakomitą część naszej wiedzy o czystym prawie klasycznym. Z podręcznikiem jest problem, bo jak widzicie, jest to podręcznik odkryty w latach nastych XIX wieku przez Libura w bibliotece kapituły w Weronie, pod tekstem napisanym później, pod tekstem listów Hieronima, a po to, żeby wyciągnąć ten wcześniej zniszczony tekst, wyczyścić pergamin, na którym go napisano, no to sam manuskrypt Gajusa został pracowicie starty, wybielony, no i jego odczytanie sprawia olbrzymie kłopoty, czy sprawiło i nadal sprawia olbrzymie kłopoty. Także nasza wiedza, to jest kolejny dowód na to, oparta jest na przesłankach czasem dość wątpliwych. Gajusa znamy też z fragmentów papirusowych, to pokazuje, że on naprawdę był popularnym autorem. Tu akurat jest fragment czwartej księgi Gajusa, gdzie wzmiankowana jest część procesu związana ze skargami dotyczącymi czynności prawnych dokonywanych przez niewolników. Pokazuję wam, no bo jak wiecie, jestem papirologiem prawniczym i zawsze jak tylko się da, to z przyjemnością jakiś papirus Państwu mogę pokazać. Gajus zresztą nie napisał wyłącznie podręcznika. Inne jego prace, dość popularne, są też włączone do digestów justyniańskich. Taki podręcznik trochę bardziej zaawansowany, Res Quotidiana, oraz komentarz do ustawy 12 tablic. No i wreszcie koniec jurysprudencji klasycznej. Oczywiście pomijam bardzo, bardzo wielu istotnych jurystów. To tradycyjnie taka czwórka urzędników z początku pierwszej ćwierci III wieku naszej ery, którzy są też niezwykle blisko związani z wymiarem administracją cesarską. Oni wszyscy pełnią funkcje w kancelarii cesarskiej, pełniąc na przykład urząd prefekta pretorio, czyli taki oryginalnie szefa Straży Przybocznej Cesarskiej, a od II wieku człowieka, który jest mieszanką ministra sprawiedliwości i sędziego czegoś w rodzaju Sądu Najwyższego, zastępuje cesarza w sądzeniu, a jednocześnie człowieka, który przygotowuje drafty konstytucji cesarskich. Papinian, zwany też księciem prawników, najbardziej sławiony za elegancję stylu, który był prefektem pretorio Septimusa Severa, został stracony za panowania Caracalli, mniej więcej mu współczesny Aelius Paulus, Ulpian, od którego pochodzi największa część fragmentów przechowanych w digestach, prefekt pretorio Aleksandra Severa, prawdopodobnie zginął w roku 224 naszej ery, no i wreszcie jego uczeń Herennius Modestinus, który tradycyjnie uważany jest za ostatniego prawnika klasycznego. Co się dzieje między drugim a trzecim i początkiem IV wieku? A coraz więcej masy prac prawniczych się pojawia. One są nie do strawienia przez zwykłych użytkowników. Bardzo skomplikowane problemy, prawdopodobnie odklejone trochę od rzeczywistego życia prawnego. W związku z tym już w III wieku zaczynają powstawać ich wyciągi, uproszczenia, bryki. Państwo to oczywiście tego nie znacie, nikt z was na pewno nigdy nie czytał żadnej lektury, na przykład Nocy i Dni w postaci bryku, ale wasi niegodni poprzednicy, studenci prawa w III wieku posługiwali się takimi potworkami, takimi bękartami prawdziwej wiedzy prawnej. No i powstały takie wyciągi, one są znane jako sentencje Pauli, czyli zdania, rozstrzygnięcia przypisane Paulusowi, czy fragmenty z prac Ulpiana, fragmenty watykańskie, które mają z kolei znowu dużo fragmentów z prac Papiniana, Paulusa i Papiniana. W tych pracach pojawiają się również pierwsze zmiany, no bo się okazuje, że nie tylko skracamy, ale materiał może być już nieprzystający do zmieniającej się rzeczywistości. W związku z tym te oryginalne teksty są również zmieniane, są uzupełniane poprzez glosy. Takie uzupełnienia późniejsze nazywamy interpolacjami, czyli włączeniami do tekstu.
Wreszcie, a tutaj głównie IV wiek nam wchodzi na tapetę, powstają takie zbiorki, które nie mają na pierwszy rzut oka charakteru dydaktycznego czy też praktycznego, tylko są rodzajem literatury. Z takich ciekawszych myślę, że warto wymienić dwa zbiorki: Porównanie, zestawienie prawa mojżeszowego i rzymskiego, pewnie datowane na połowę IV wieku. Ktoś, albo chrześcijanin, albo Żyd, troszkę tak jak w naszym przypadku kiedyś się jeden z naszych polityków zachwystywał, że nauczyliśmy Francuzów jeść widelcem, tak tutaj przedstawiciel w każdym razie jednej z tych religii nietradycyjnych z punktu widzenia rzymskiego chciał pokazać, że to wszystko, co Rzymianie sobie fajniacko wymyślili i fantastycznie, to już wcześniej Mojżesz miał w Pięcioksięgu Mojżeszowym. Mam taki zestaw tekstów, gdzie mamy fragment opisywany jakiegoś problemu prawnego cytatem z łacińskiej wersji Biblii hebrajskiej, a potem odpowiednie fragmenty prawa rzymskiego, głównie po to, żeby pokazać, że Mojżesz już to wymyślił wcześniej. Ten zbiorek zresztą jest dostępny w tłumaczeniu profesora Dębińskiego, byłego rektora KUL-u po polsku. On jest, polecam waszej lekturze przy okazji, jest dość taki barwny, bo autor upodobał sobie zwłaszcza przepisy związane z prawem karnym i takimi dość obrazowymi przestępstwami i karami za to. Czy powstają w tym samym czasie również prace związane z dydaktyką dalszą? Cujacius, czyli renesansowy jurysta francuski, wydał dzisiaj już zagubiony manuskrypt, który nazwał sprawdzeniem, porównaniem jakiegoś dawnego prawnika, który prawdopodobnie był po prostu podręcznikiem do nauczania w szkołach, które świetnie sobie prosperowały w Galii od IV i w V wieku naszej ery. Jak przypomnę, jak to moglibyśmy zebrać jako wspólny wątek porządkujący dzieje jurysprudencji i wpływ na tworzenie się prawa przez cały okres tworzenia się prawa rzymskiego. Tę wizję zaczerpnąłem z eseju Aldus Chiavone. Być może wpadła kiedyś wam w ręce taka książka Człowiek Rzymu, tam różne kategorie osób są opisane. Schiavone opisał prawników. Ta wizja jest, jakby to powiedzieć, no pewną wizją, a nie rzeczywistością, ale znowu na warstwie symbolicznej myślę, że dość ładnie porządkuje to, co do tej pory powiedziałem, więc się nią posłużę. Pierwszy to byłby kapłan, jurysprudencja pontyfikalna. Mamy zatem odwoływanie się do norm prawa religijnego, fas, nefas, interpretacja prawa, krystalizowanie norm prawa zwyczajowego. Dalej, z postępującą laicyzacją jurysprudencji, gdzieś symbolicznie od momentu opublicznienia reguł przez Cneiusa Flaviusa, objęcia urzędu przez Tiberiusa Corniciniusa, mamy wejście w role kapłańskie arystokratów, urzędników republikańskich. Oni wyjaśniają prawo jako obowiązek obywatelski, oni też zaczynają uczyć prawa. Kiedy republika staje się tylko fasadowym tworem, prawnik zaczyna być zawodem, za pieniądze uczy się prawa, udziela się odpowiedzi prawnych, powstają już sformalizowane szkoły prawa, ale to są też te ludzie, którzy są często blisko związani z aktualnie panującym princepsem, czy potem cesarzem, i współpracują z nim w tworzeniu prawa. Taki bardzo charakterystyczny element to jest świadomość nasza o konsylium przybocznym Hadrianach, złożonym właśnie z wybitnych prawników, ekspertów. No i wreszcie kolejna przemiana, dość zrozumiała, to przejście w drugiej połowie drugiego wieku naszej ery z takiej nieformalnej współpracy z cesarzem do zajmowania urzędów w kancelarii cesarskiej, doradzania cesarzowi, sprawowania
urzędów, sekretarzy do odpowiedzi listownych, tak greckich, jak i łacińskich, przygotowywanie projektów prawa w formie konstytucji cesarskich i autentyczna interpretacja tychże odpowiedzi na pytania cesarskie, no i też zastępowanie cesarza w sądzie cesarskim jako prefekci pretorii. Ta cała warstwa jest niezwykle istotna dla intelektualnej pożywki, jaką prawo rzymskie było dla późniejszych czasów, no bo ona właśnie tworzy tę warstwę, to odpowiada za cechę w dużej mierze, za tę cechę, dla której prawo rzymskie było tak istotne dla swoich czasów, czyli jego elastyczności, jego dostosowalności się do zmieniających się sytuacji, a jednocześnie pewnych prób naukowego podejścia do problemów, uporządkowania studium naukowego zaczerpniętego z tej tradycji naukowej, dydaktycznej, którą Rzymianie nabywają pod koniec Republiki w Grecji. Przejdę teraz do drugiego bardzo istotnego wątku tworzenia prawa w epoce przedklasycznej, czyli edyktów i jurysdykcji, mianowicie tworzenia prawa przez urzędników. Przypomnę, że rzymski proces w Republice dzieli się na dwie fazy. Ta pierwsza faza procesu to jest in iure, a druga faza procesu jest apud judicem. Faza in iure polega na tym, że wstępnie badana jest dopuszczalność danego sporu do rozpatrzenia. Zostaje wydana decyzja przez urzędnika, czy spór nadaje się do rozpatrzenia. A zatem urzędnicy, o których będę mówił, którzy tworzą aktywnie prawo w tej mierze, to są ci urzędnicy, którzy odgrywają naczelną rolę w pierwszej fazie procesu, urzędnicy jurysdykcyjni. To obaj pretorzy, pretor miejski powołany przez jedną z leges Licinie Sexte w roku 367 przed naszą erą, to przed nim się będzie rozpoczynało postępowanie legislacyjne. Od 242 roku, po pierwszej wojnie punickiej, nowy pretor, który będzie zajmował się rozpatrywaniem spraw pomiędzy cudzoziemcami i Rzymianami oraz cudzoziemcami i cudzoziemcami w Rzymie, pretor dla peregrynów, dla cudzoziemców. Potem urzędnicy, którzy nadzorują rynki, edylowie kurulni, tak jak Gnaeus Flavius. No i wreszcie namiestnicy prowincji w obrębie prowincji, które im zostały powierzone. Najistotniejszą z tych figur dla wykształcenia się jurysdykcji i edyktów jako źródła prawa jest ta druga postać, pretor dla peregrynów. Dlaczego? Szybko wyjaśnię. Weźmy sobie dwa przykłady i od razu Państwu powiem, że te dwa przykłady są kompletnie wyimaginowane, one są tak bardzo uproszczone, że są nieprawdziwe, ale bardziej mi znowu zależy na pokazaniu pewnego mechanizmu, który jest prawdziwy, niż na oddaniu całkowicie rzeczywistej prawdy historycznej. Wyobraźcie sobie takie dwa mini kazusy. Początek II wieku przed naszą erą. Mamy Rzymianina, Piusa Claudiusa i on sprzedaje Grekowi, Hermodorosowi niewolnika, a tydzień później niewolnika zabiera mu jakiś inny Rzymianin, Tyberius Gracchus. I co Grek może zrobić? No i drugi przykładek. Pewnego słonecznego dnia Aulus spotyka Quintusa i składa mu propozycję do odrzucenia, obaj są Rzymianami. Jeśli nie obiecasz zapłacić mi 1000, spalę twój dom. Quintus ulega i składa przyrzeczenie, stypulację. Czy obiecujesz zapłacić mi 100? Tak, obiecuję, odpowiada Quintus. Od razu wam powiem, że będziemy się oczywiście przyglądać temu przykładowi drugiemu bliżej w drugim semestrze, ale że jest to przykład ważnie zaciągniętego zobowiązania w świetle jus civile. Tak właśnie powstaje zobowiązanie. To się wiąże z omawianą w zeszłym tygodniu funkcją magiczną, performatywną słów. No i w jednym i w drugim przypadku stajemy przed pewnym dylematem jako władza sądowa. Po pierwsze, dolus. Czy chronić własność Greka? I drugie, czy respektować ważne zobowiązanie zawarte pod przymusem? Rozpatrzmy te dwa przykłady. Najpierw, czy chronić własność Greka? Oczywiście urzędnikiem właściwym tutaj nie jest pretor dla miasta,
on rozpatruje sprawy tylko między Rzymianami, tylko pretor peregrinus, właśnie powołany urząd mniej więcej pół wieku wcześniej. No to jakie normy mogą mieć tutaj zastosowanie? Pamiętamy z ustawy 12 tablic, że jest tam taki przepis dla cudzoziemca, wroga tak naprawdę, bo hostis to jest wróg, niech będzie wieczysta ochrona. Cóż to znaczy? Wieczysta auctoritas. To znaczy, że prawdopodobnie, że jeśli Rzymianin coś przekazuje obcemu, no to oczywiście obcy tego nie zasiedzi, dlatego że nie może nabyć prawa własności wedle prawa rzymskiego, bo nie jest Rzymianinem, ale też, gdyby ktoś kontestował prawo tego cudzoziemca do własności, to Rzymianin, który mu ją przekazał, ma obowiązek za każdym razem reprezentować Greka w procesie. Ma obowiązek wejść mu z pomocą. No więc, okej, to jest jakieś możliwe rozpoznanie. Nasz Hermodoros może pójść do Appiusa Claudiusa, powiedzieć, hej, Tyberiusz zabrał mi niewolnika, weź coś z tym zrób. No ale Appius Claudius może powiedzieć, w zasadzie nie jestem zainteresowany, zapłaciłeś mi, przekazałem ci niewolnika, to teraz ty się baw. To w ogóle nie jest tutaj, nie interesuje mnie chodzenie teraz po sądach. No to co można zrobić? Proces rzymski, legis actio sacramento in rem, nie może odegrać żadnej roli. Przypomnę, formuła, którą muszą wygłosić obaj spierający się, to jest formuła oświadczenia władztwa wedle prawa kwirytów. Oto oświadczam, że ten niewolnik jest mój wedle prawa kwirytów, wedle swej przyczyny, tak jak powiedziałem, oto wobec ciebie nałożyłem nań laskę. Grek nie może powiedzieć takich słów, no bo one są oczywiście fałszywe. Tak? Bardzo łatwo je sfalsyfikować. I w sporze między fałszywym oświadczeniem Greka, który mówi, że ma prawo kwirytów, a nie może go mieć, bo nie jest kwirytą, nie jest Rzymianinem, a oświadczyłem Tyberiusza Graka, że ma prawo kwirytów, a jest Rzymianinem, na pewno ten drugi wygra. No to co pretor może zrobić? Co w ogóle zrobić z tym fantem? No może popatrzeć, jak to jest z tą własnością tu i ówdzie. Zbadać normy jus gentium. Pamiętać tej części wspólnej praw, które obowiązują pomiędzy różnymi ludami. No i zauważy, Ateńczycy chronią własność. Trochę inaczej niż my, ale chronią. Spartianie chronią własność. Obywatele Kymaj chronią własność. Okej, okay, czyli jakaś rodzaj ochrony władania należy do jus gentium. No czyli słuszne jest, żebyśmy my też chronili własność Greka, zwłaszcza, że zapłacił, tak? To jest zgodne z equitas, ze słusznością. Ba, to jest użyteczne, bo jeśli my ochronimy własność Greka, to prawdopodobnie Grecy ochronią własność Rzymianina u siebie, jak on do nich przyjdzie. No i w związku z tym powie tak, no dobrze, to należy tę sprawę rozpatrzeć. Nie wiemy jeszcze, czy pozytywnie, czy nie, na to nie mamy czasu, ale możemy polecić, tak jak w rzymskim procesie tradycyjnym tośmy robili, przekazać sprawę do szczegółowego rozpatrzenia sędziemu prywatnemu. Znajdujemy takiego sędziego prywatnego, Rzymianina, tylko nie możemy mu po prostu powiedzieć, przysądź własność tego temu, który ją powinien mieć. No bo sędzia prywatny powinien znać tylko jus civile, tylko prawo Rzymian. W związku z tym musimy go dokładnie poinstruować, jakie normy prawa ma stosować. No i taką instrukcję pretor swojemu zastępcy wydaje, procesowemu wydaje. Niech sędzią będzie Caius Aquilius, to ten, który ma sądzić. Jeśli by się okazało, że ten niewolnik należałby, zwróćcie uwagę na okres warunkowy, wedle prawa kwirytów do Hermodorosa, gdyby ten był obywatelem rzymskim, o co toczy się ten spór, i Tyberius Gracchus nie odda na wezwanie sędziego niewolnika Hermodorosowi, niech sędzia zasądzi od Tyberiusa Gracchusa dla Hermodorosa tyle, ile ten spór byłby wart, jeśli się nie okaże, niech uwolni. To nie jest stworzenie z Greka Rzymianina. To jest tylko polecenie, żeby Rzymianin, sędzia, dokonał eksperymentu myślowego. Co by było, gdyby ta sytuacja wydarzyła się między Rzymianami? I jeśli na skutek tej sytuacji uznałbyś, że prawo przynależałoby Grekowi, to zasądź w jego interesie. Nie zasądź konkretną rzecz, tylko zasądź pieniądze, bo to jest znacznie łatwiejsze do egzekucji i w ogóle roztropniejsze niż
i też łatwiejsze do procedowania, zwłaszcza, że wiadomo, że ta własność, ona jest tylko imaginowaną własnością z punktu widzenia prawa rzymskiego. Hermodoros nigdy nie będzie przecież właścicielem takim, jakim byłby Rzymian. Okay, czyli pierwszy przykład jest taki, że pretor peregrinus każe sędziemu zastosować normy prawa rzymskiego do cudzoziemca przez moment, zakładając, że cudzoziemiec powinien się zachowywać tak jak Rzymianin i sprawdzić, czy prawo zadziała. Weźmy drugi przykład z naszym zawartym pod przymusem obietnicą. Tym razem mamy do czynienia z dwoma Rzymianami, w związku z tym oni nie pójdą do pretora dla peregrynów, pójdą do pretora miejskiego, Urbanusa. No i tradycyjny rzymski proces tutaj wymagałby zastosowania legis actio sacramento in personam albo legis actio per condictionem, jedną z jeszcze z legis actii z prawa archaicznego. Każda z nich uznałaby prawo, jak oni się tam nazywali, aulusa do należności. No bo jeszcze raz przypominam, takie obietnica, czy obiecujesz dać mi 1000, tak obiecuję, jest wiążącą obietnicą wedle prawa rzymskiego. Od lex aebutia, nie wiemy, kiedy ten plebiscyt został uchwalony, gdzieś w ciągu II wieku przed naszą erą, Rzymianie jednak mogą posłużyć się nie tylko tym procesem dawnym legisakcyjnym, ale tym nowym procesem, który wymyślił był pretor dla peregrynów, procesem opartym na instrukcji udzielonej sędziemu. Dlaczego Rzymianie chcieli się tym innym procesem posługiwać? Myślę, że to od razu było widać w naszym poprzednim przykładzie. Tam jest dużo prościej. Ty nie musisz zapamiętywać, wbijać sobie do głowy tajemniczych rytuałów i formułek, żeby rozpocząć proces. Wystarczy, że przedstawisz w zupełnie nieformalny sposób swoje racje przed pretorem, a ten je zbierze w sformalizowanej formie, formułce, przedstawi swojemu zamianowanemu zastępcy, sędziemu prywatnemu, no i na podstawie tej właśnie instrukcji sędzia zasądzi. Czyli w tym przypadku prawdopodobnie zobowiązanie legislacyjne, proces legislacyjny nie będzie miał zastosowania oczywiście, no dlatego że przyniósłby ewidentne zwycięstwa aulusowi. Ale Quintus zostanie, strony posłużą się tym nowym procesem formułkowym. Formułka brzmi tak. Niech sędzią będzie Caius Aquilius, jeśli się okaże, że według prawa cywilnego Quintus powinien dać aulusowi 1000, niech sędzia zasądzi od Quintusa dla aulusa 1000, jeśli się nie okaże, niech uwolni. Na razie chyba się nic nie zmienia. To oczywiste, że z obietnicy powstało ważne zobowiązanie prawa cywilnego do zapłacenia 1000. Ale pretor miejski patrzy dalej. On opiera swoją decyzję na słuszności i użyteczności, equitas utilitas. Poleci zatem zwalać sędziemu prywatnemu tę sprawę, uwzględniając, że powód w naszej sprawie mógł się posłużyć niegodnym czynem. Włącza do instrukcji zastrzeżenie, takie zastrzeżenie nazywa się excepcją, zarzutem procesowym. Niech sędzią będzie Caius Aquilius, jeśli się okaże, że według prawa cywilnego Quintus powinien dać aulusowi 1000, o ile w tej sprawie nie wydarzyło się nic za przyczyną groźby, niech sędzia zasądzi od Quintusa dla aulusa 1000, jeśli się okaże, niech uwolni. To, co jest na czerwono zapisane na slajdzie, to jest zarzut procesowy oparty na groźbie. On nie działa automatycznie. Trzeba udowodnić, że powód posłużył się groźbą. Prawda? Ale przynajmniej daje szansę przy udowodnieniu wygrania pozwanemu. Equitas zwyciężyła. Equitas zmieniła normę starego jus civile. Tak tworzy się, wykształca się w ciągu II wieku przed naszą erą proces formułkowy. Formułka procesowa, bo od niej ta nazwa pochodzi, to jest instrukcja do sędziego, jak stosować i nie stosować jus civile. Zobaczcie, w pierwszym przypadku sędzia prywatny, Rzymianin, otrzymał polecenie, żeby prawo cywilne zastosować tam, gdzie normalnie by go nie stosował,
A w drugim przypadku dostał polecenie, żeby odstąpić od stosowania prawa cywilnego tam, gdzie powinni zastosować. Jedno i drugie motywowane było słusznością, użytecznością, dobrotliwością, equitas, utilitas, benignitas. Z biegiem czasu formułek powstanie jeszcze więcej. Pretorzy zaczną uwzględniać dzięki tym formułkom coraz to nowe stany faktyczne, coraz to nowe przypadki, których do tej pory, o którym jus civile w ogóle się nigdy nie śniło. W odpowiednich odcinkach będziemy sobie się tym sytuacjom bliżej przyglądać. Ale co się dzieje dalej? Otóż z biegiem czasu już nie kazus będzie dawał punkt wyjścia dla powstania nowej formy ochrony prawnej, ale urzędnicy będą, indywidualizując takie sytuacje, wydawać zarządzenia, edykty, w których te sytuacje na przyszłość opiszą. Z biegiem czasu edykty staną się coraz bardziej ogólne i od któregoś momentu, nie wiemy kiedy, ale pewnie zdarzyło się to pomiędzy drugim a pierwszym wiekiem przed naszą erą, każdy urzędnik jurysdykcyjny rozpoczynający swój urząd będzie wydawał swój program jurysdykcyjny, edykt. Na białych tablicach zostanie spisane w formie kazuistycznych rozstrzygnięć, co dany urzędnik będzie robił w konkretnej sytuacji. Jeśli przyjdzie do mnie taki i taki i powie, że obiecał coś uroczyście pod wpływem podstępu albo groźby, dolus albo metus, to ja udzielę ochrony prawnej. Jeśli ktoś do mnie przyjdzie, będąc Grekiem, i powie, że Rzymianin zabrał mu własność, to ja udzielę takiej formułki, w której polecę sędziemu zbadać sytuację, udając, że petent jest Rzymianinem. Te systemowo opisywane programy pomocy prawnej wymiaru sprawiedliwości, administracji wymiaru sprawiedliwości będą coraz bardziej się ujednolicać, będą zawierać skargi actiones, będą zawierać zarzuty procesowe in excepciones, będą zawierać formularze doraźnej pomocy prawnej, interdykty i wreszcie takie formułki specjalnych obietnic wymuszonych przez pretora, zabezpieczających zdarzenia na przyszłość. Mówię bardzo ogólnie, ale w ogóle się nie przejmujcie, bo do tych wszystkich przypadków będziemy w odpowiednich odcinkach wracać. Widzicie zatem, jak urzędnik stwarza prawo, magistrat. On jednostkową decyzją o stosowaniu lub niestosowaniu jus civile je zmienia. Powstaje zupełnie nowa warstwa prawa. Pierwotnie urzędnicy nie są związani swoimi edyktami. Dopiero Korneliusz Sulla, dyktator, wprowadza plebiscyt prawdopodobnie populistycznie motywowany, Lex Cornelia Edictis, w którym zobowiązuje urzędników do trzymania się edyktów i gdzieś tam też się pojawia tak zwane edictum de retorsione, czyli o odwróceniu. Jeśli jakiś urzędnik odmówi stosowania klauzuli swojego edyktu, to będzie można po zakończeniu przez niego urzędu wytoczyć mu skargę na podstawie tej właśnie klauzuli, której nie zastosował. Co się dzieje dalej? Pewnie już w pierwszym wieku, a pamiętajmy, że pretura jest dla wielu sprawujących osób tylko szczeblem kariery politycznej, to nie są zawodowi prawnicy, oni często nic o prawie głębokiego nie wiedzą. Kolejni pretorzy, kolejni edylowie będą przejmować od poprzedników już wydane przez nich i sprawdzone edykty. Ten etap rozwoju edyktu nazywa się edictum translatum, czyli przeniesionym z roku na rok zarządzeniem dotyczącym wymiaru sprawiedliwości. Z biegiem czasu okaże się, że te edykty niewiele się już będą różnić, że bardzo rzadko będą wydawane edykty ad hoc, zmieniające czy porządkujące do tej pory nierozpoznane kwestie, na przykład edykt o podstępie, czy edykt zmieniający poszczególne przypadki, rozszerzające stosowanie deliktu injurii, czyli znieważenia. I wreszcie
w latach 30. II wieku naszej ery cesarz Hadrian poleci swojemu zaufanemu współpracownikowi Salviusowi Julianusowi sporządzić ostateczną, spetryfikowaną wersję edyktów, która przyjmuje nazwę Edictum Perpetuum, edykt wieczysty, czasem też zwany Edictum Salvianum, Julianum czy Hadrianum. Od tego momentu, od tych lat 130 naszej ery, urzędnicy już więcej nie wydają edyktów, a edykt staje się podstawą rozstrzygnięć urzędniczych i też podstawą do kolejnych prac komentatorskich jurysprudencji, o której mówiliśmy wcześniej. Edictum Perpetuum w wydaniu Salviusa Julianusa zawierało przede wszystkim edykt urzędnika miejskiego, edykt urzędnika dla peregrynów, edykty prowincjonalne, a także edykty edylów kurulnych zebrane w jednym miejscu, usystematyzowane i uporządkowane. Próba odtworzenia tego edyktu wieczystego została podjęta przez kilku autorów, ale najbardziej znana jest ta związana z wielkim romanistą niemieckim Otto Lenelem, który w ciągu I wojny światowej i zaraz po niej wydawał kolejne wersje swojego Edictum Perpetuum. To jest dla nas jedna z podstawowych pomocy naukowych dzisiaj. To wszystko, o czym Państwu powiedziałem, tworzy tę warstwę prawa, o której już mówiliśmy na pierwszym i drugim naszym spotkaniu. Jus honorarium. Przypomnę, prawo cywilne to to, które pochodzi z ustaw, plebiscytów, uchwał Senatu, zarządzeń princepsa oraz autorytetu znawców. Prawo pretorskie to to, które wprowadzili pretorzy w celu wspomagania, uzupełnienia albo poprawienia prawa cywilnego ze względu na interes publiczny. Zwane jest też honorarium ze względu na honos, czyli urząd, zaszczyt, zaszczyt w tym sensie, że to jest urząd, który sprawuje się bez pieniędzy, pretora. I to słynne zdanie z instytucji Marcjana, bo jus honorarium jest żywym głosem prawa cywilnego, jest tą warstwą elastyczną, poddającą się zmianom, odpowiadającą zmieniającym się warunkom społecznym i ekonomicznym. Zakończę ten fragment wykładu trzema przykładami. Znowu, biorąc wiedzę, która stanie się Wam bliższa dopiero w przyszłości, ale te przykłady będą też bardzo proste, więc mam nadzieję, że to nie jest jakieś wielkie naruszenie wychodzeniem z obszary, które Państwu są jeszcze zupełnie nieznane. A zatem pretor, ale przez pretora rozumiemy każdego urzędnika jurysdykcyjnego, który tworzy jus honorarium i jego rola w tworzeniu jus honorarium. Skąd pretor bierze normy jus honorarium? No z tej tajemniczej chmury, tego konstruktu intelektualnego, który nazwaliśmy jus gentium za Ulpianem. Tak? Bierze ten z tych zbioru tych norm, wybiera te, które wydają mu się słuszne, użyteczne, dobre. Pretor działa na zasadzie equitas, utilitas, benignitas. Kiedy te normy się krystalizują z naszego konstruktu teoretycznego? Wtedy, kiedy pretor dokonuje aktu jurysdykcyjnego, kiedy pozwala po raz pierwszy rozpatrzyć jakąś sprawę na podstawie nie jus civile, tylko tej nowej, wyjętej z teoretycznej chmury normy. Kiedy takich przypadków się trochę nazbiera, a czasem po prostu po zaobserwowaniu problemów, pretor zbierze je w akcie edyktu. Czy pretorzy, no oczywiście pretor to nie ten jeden konkretny pretor, tylko cała klasa urzędników jurysdykcyjnych. Oczywiście na jus honorarium wpływa na jus civile, ale wpływa też w ten sposób, że przecież jus civile też przynależy do części wspólnych jus gentium. W związku z tym mamy wpływ jus civile na jus honorarium, no bo z jus civile jakieś normy są też przejmowane przez jus honorarium i na odwrót, jus honorarium zmienia, będąc tym żywym głosem jus civile, w taki mianowicie sposób, że jak czytaliśmy u Papiniana, wspomaga i uzupełnia prawo cywilne. Trzy przykłady, jak to się dzieje. Poprawianie prawa cywilnego. Pamiętacie w ustawie 12 tablic, jeśli nie ma testamentu, dziedziczy
spadek, najbliższy krewny agnacyjny, prawda? I nie ma sui heredis. No to teraz wyobraźcie sobie sytuację, w której ja umieram i pozostawiam po sobie brata i emancypowanego syna, który wyszedł z mojej rodziny. Mój syn nie jest moim dziedzicem domowym, no bo nie był pod moją władzą w chwili śmierci. Ale pretor uzna, że ta sytuacja jest niesłuszna i w którymś momencie odmówi ochrony dziedzicowi wedle prawa cywilnego, a wprowadzi w spadek emancypowanego syna, czyli nie mojego brata, a mojego syna. Jak prawo pretorskie wspomaga prawo cywilne? Dziedzic cywilny, ten na podstawie ustawy 12 tablic, ma swoją skargę, która się nazywa hereditatis petitio. Czyli wtedy, kiedy mu ktoś zagraża we władaniu spadkiem, no to będzie się posługiwał tą skargą. Ale pretor od pewnego momentu wspomoże działanie prawa cywilnego w ten sposób, że da również dziedzicowi cywilnemu specjalne, doraźne środki, szybciej działające, łatwiejsze do zastosowania. Taki środek się nazywa interdictum forum bonorum i bliżej się będziemy tym zajmować pewnie gdzieś w styczniu czy na początku lutego. Wreszcie pretor może uzupełnić prawo cywilne tam, gdzie ono w ogóle nie przewiduje żadnej normy. No i teraz wyobraźcie sobie, ustawa 12 tablic jest taka, że jak nie ma testamentu, to najpierw dziedzicą sui heredes, dziedzice domowi, potem agnaci, potem członkowie rodu. No teraz wyobraźcie sobie, że nie mam sui heredes, bo mi się nie urodził, bo wszyscy zostali emancypowani, ale zmarli. Nie mam żadnych agnatów, bo sam zostałem emancypowany. A pojęcie rodu, gens, w czasach klasycznych naprawdę bardzo niewyraźne, bardzo trudno ustalić dokładne parentele w ramach gens. Czyli może się zdarzyć tak, że nikt tego spadku mojego nie obejmie. Co robi pretor? Wprowadzi zupełnie nowe kategorie dziedziców w taki oto sposób, że uzna, że najpierw będą dziedziczyć wszystkie dzieci, bez względu na to, czy są emancypowane, czy nie. Potem, wedle prawa cywilnego, potem, jak tych nie będzie, to krewni krwi, czyli również krewni w linii żeńskiej, a na sam koniec mąż po żonie i żona po mężu. Wszystkie te trzy przykłady, jak mówię, szczegółowo omówimy, kiedy będziemy zajmować się prawem spadkowym. To pewnie nie wcześniej niż w samym środku zimy. Ale chciałem je Państwu pokazać, żebyście zrozumieli, jak konkretnie pretor zmienia prawo cywilne, poprawiając je, wspomagając i uzupełniając w tych sytuacjach, kiedy prawo cywilne nie przewiduje żadnej normy. Zostaje nam kwestia prawa cesarskiego, no i może jeszcze 10 minut, zobaczymy, ile mi się uda i pewnie zakończę jednak nie całą część historyczną, tylko resztę jej pociągnę za tydzień jeszcze. Pryncypat jest tą sytuacją, w której, jak już mówiłem, sam autorytet princepsa powoduje, że on też zaczyna tworzyć prawo. Postanowienia cesarskie nazywają się tradycyjnie konstytucjami, od constituere, czyli ustanawiać, można by mówić ustawami cesarskimi, i dzielą się tradycyjnie na cztery typy. Pierwszy, dwa mają charakter ogólny, generalny. Edykty princeps wydaje jako urzędnik republiki. Tak jak urzędnicy republikańscy wydawali edykty, tak i princeps, który jest trybunem ludowym, zazwyczaj konsulem, często sprawuje cenzurę, będzie wydawał edykty. Mandaty, czyli polecenia, to są konstytucje skierowane do urzędników wysyłanych w imieniu cesarza do prowincji. Takim najbardziej znanym przykładem jest to, coście widzieli na poprzednim slajdzie, czyli gnomon ideologa, to jest akurat kopia bardzo pozmieniana tego, co oryginalnie August wydał jako polecenie stosowania prawa dla swojego zarządcy domeny prywatnej w Egipcie, gnomon ideologa. Wreszcie cesarz będzie wydawał rozstrzygnięcia partykularne. One są związane z nową, wykształconą jurysdykcją cesarską. Dekrety to wyroki sądu cesarskiego, które wydaje tak cesarz, jak zastępujący go prefekt pretorio, oraz reskrypty, zwane też czasem listami, epistula, które są autentyczną interpretacją prawa i tu Dominik, pańska analogia do pytania prawodawczego fantastycznie się sprawdza. Toczy się proces, zostanie zadane pytanie prawne,
i cesarz autentycznie odpowiada. To wszystko związane jest z trzecim rodzajem rzymskiej procedury sądowej, zastępującej powoli tę dawniejszą formułkową, a kompletnie zastępującą procedurę legisakcyjną, którą zresztą August zniósł formalnie w Leges Judicariae pod koniec, w latach 20. przed naszą erą. Czym jest cognitio extra ordinem? Dosłownie postępowanie poza zwykłym porządkiem, czyli postępowanie poza tym zwykłym porządkiem prawa, porządkiem legisakcyjnym i porządkiem formułkowym. Sądownictwo nadzwyczajne. To są sprawy dotyczące opieki, tuteli, następnie sprawy dotyczące fideikomisów, czyli takich szczególnych zapisów testamentowych, które pierwotnie nie mają formalnej ochrony, sprawy pomiędzy obywatelem a fiskusem, skarbem państwa, wreszcie sądownictwo w tak zwanych prowincjach cesarskich. August zawarł swego rodzaju kompromis z Senatem. Prowincje ustabilizowane, tradycyjne, republikańskie, dalej rządzone były na sposób republikański, czyli wysyłano tam byłych urzędników republikańskich jako namiestników i ich entourage, a prowincje znacznie istotniejsze strategicznie, militarnie, tak jak Egipt czy prowincje, w których toczyła się wojna, stały się prowincjami cesarskimi, do których August wysyłał swoich urzędników i to oni sądzą w jego imieniu jako urzędnicy delegowani. Cechą charakterystyczną tego nowego procesu jest jego jednofazowość. Skoro sądzi urzędnik cesarski, to nie ma powodu rozdzielać tego dalej. Ich jest dużo. Można delegować decyzje do niższych urzędników. Wykształca się również apelacja w takim procesie. No bo skoro sądzi urzędnik niższego rzędu, to naturalnie strony niezadowolone z rezultatu mogą się odwołać do urzędnika urzędu wyższego. Ostatnim rodzajem nowego źródła prawa w epoce prawa cesarskiego to rady senatu, senatus consulta czy postanowienia senatu. Już w Republice, jak wiecie, senat miał istotną rolę w tworzeniu prawa, udzielając autoritas patrum dla ustaw i plebiscytów. Jak wiecie, ta rola została ograniczona przez nadanie przez najpierw Lex Publilia Filonis, a potem Lex Hortensia autoritas z góry wszystkim aktom zgromadzeń republikańskich. Ale Senat zachowuje prerogatywę, jeśli chodzi o postanowienie dotyczące wojny i pokoju, a także postanowienie dotyczące wprowadzenia stanu wyjątkowego, senatus consultum ultimum. To takie senatus consultum, które zawiera w sobie zalecenie, aby konsulowie baczyli, by republika nie doznała szkody. Zawieszone są prawa obywatelskie, powoływany będzie dyktator. Tego rodzaju postanowienie jest zatem aktem zmieniającym stan praw obywatelskich. W czasie pryncypatu i w związku z tym, że zgromadzenia ludowe zaczynają zamierać powoli, no choćby dlatego, że w samym Rzymie mamy około 1 miliona mieszkańców. Oczywiście nie wszyscy są obywatelami, ale coraz więcej obywateli rzymskich, August ich naliczy na początku swojego panowania 5 milionów, a potem pod koniec 6 prawie, no to zgromadzenia ludowe, które mają się składać co do zasady z większości z nich, nie mogą się spotykać. A zatem Senat powoli zaczyna zastępować zgromadzenia ludowe. Pierwotnie udzielając rad, jak należy interpretować jus civile. Jako rady senatus consulta pierwotnie zasilają jus honorarium i dają na przykład podstawę do zarzutów procesowych. Ale z czasem, i to jest już oczywiste, jak widzieliśmy w fragmencie cytowanym wcześniej Papiniana, od drugiego wieku naszej ery zaczynają być traktowane jako akty tworzące jus civile, a zatem zastępują kompletnie leges i jako takie będą tworzyły prawo. Od drugiego wieku naszej ery zresztą i senacka aktywność normotwórcza się zdeformuje, bo w zasadzie senat będzie aklamował przemówienie cesarza w izbie, oratio principis, przemówienie cesarza,
trochę tak jak na takiej samej zasadzie, jak prezydent Stanów Zjednoczonych zyskał inicjatywę ustawodawczą, wygłaszając orędzie o stanie Unii, żeby uciec do takiego dalekiego porównania. Ostatni slajd, już Państwa zostawiam. Chciałbym zakończyć podsumowaniem tego, co mówiłem dzisiaj. Otóż wydaje mi się, że jest oczywiste, że prawo rzymskie jest prawem na wskroś eksperckim. Zobaczcie, jurysprudencja to nauka o prawie reprezentowana przez ekspertów. Kapłani, urzędnicy republikańscy, arystokraci, nauczyciele prawa, urzędnicy cesarscy. Oni, juryści, odpowiadają na pytania prawne, oni tworzą formularze procesowe, oni wymyślają formularze skutecznych czynności prawnych. Te formularze i z kolei arystokraci, urzędnicy cesarscy wydają edykty, ci, którzy się znają, a ci, którzy się nie znają, no to zasięgają opinii, rady tych, którzy o prawie mają jakiekolwiek znaczenie. W okresie cesarskim juryści udzielają odpowiedzi prawnych, udzielają porad, ale dają też wykładnie i projekty, autentyczne wykładnie prawa i projekty tego prawa jednocześnie i jeszcze to komentują. Wreszcie są urzędnicy cesarscy, juryści, sędziami extra ordinem i autorami projektów konstytucji cesarskich. Także jak widzicie, to wszystko pokazuje nam, że prawo rzymskie jest prawem tworzonym przez ekspertów, dostosowywalnym zatem do zmieniających się okoliczności. I myślę, że na tym dzisiaj zakończymy. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to bardzo proszę. A za tydzień skończymy na pewno w pierwszej części wykładu bardzo szybko kwestię dziejów prawa w tak zwanych czasach poklasycznych czy wulgarnych razem z kodyfikacją justyniańską i przejdziemy już do prawa osobowego, do prawa, do podziału, podstawowego podziału osób, wchodząc w tę część tak zwaną materialną wykładu. Czy jakieś pytania Państwo mają może? Panie profesorze, ja mam takie pytanie. Czy jakbym na przykład dzisiaj do Pana maila napisał z prośbą, to czy mógłby mi Pan przesłać Franca Schulza? Tak, oczywiście, tak, kilka osób to zrobiło. Bardzo proszę, Panie Samuelu. Bardzo proszę. Dziękuję. Czy jakieś jeszcze wątpliwości, uwagi? No dobrze, to jeśli nie, to bardzo Państwu dziękuję za tę obecność, za uwagę. Widzimy się za tydzień, no chyba żebyście chcieli zobaczyć się jakoś wcześniej na dyżurze, to wyślijcie wtedy maila. Uważajcie na siebie, jutro uczcicie na podległość w sposób bezpieczny, bardzo proszę, radosny i tego Wam życzę na jutro i na cały następny tydzień. Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.